I teraz słuchajcie, najważniejsze jest to, przypomniałem sobie jedną rzecz, że czegoś nie zrobiłem, czegoś bardzo ważnego, czyli nie sprawdziłem. I słuchajcie, okazuje się, że niestety znowu nam się troszeczkę przedłuży naprawa, ponieważ przez moje gapiostwo. W tym momencie będziecie świadkami bez żadnych cięć. Będziecie świadkami pierwszego odpalenia tego silnika po remoncie. Dobra, uwaga. O kurde, co tak się dymi? Teraz tak, następnym krokiem, słuchajcie, będzie przygotowanie cylindrów pod montaż tłoków już z nowymi pierścieniami. Na czym będzie polegało to przygotowanie tych cylindrów? Słuchajcie, będziemy musieli poprawić hon na cylindrach. Czym jest hon? Hon jest przysłowiową choinką. Czyli słuchajcie, hon to są te rowki, charakterystyczne rowki ustawione pod kątem 45 stopni na powierzchni, na gładzi cylindra. Hon ma za zadanie, słuchajcie, głównie utrzymywanie filmu olejowego na cylindrze i słuchajcie, jeszcze w zasadzie jego pierwszym zadaniem również jest to, aby nowy silnik inaczej, nowe pierścienie mogły się ułożyć do cylindra. Jeżeli byśmy, słuchajcie, założyli nowe pierścienie, na przykład w tym momencie, kiedy mamy, słuchajcie, już silnik, który już przejechał sporo kilometrów, słuchajcie, ten hon, tak jak tutaj, już jest ledwo wyczuwalny. Hon jest to nic innego jak wyżłobienia, to już tak mówię obrazowo, wyżłobienia na powierzchni cylindra. Możemy sobie słuchajcie, to porównać do na przykład przeorania pola, czyli powiedzmy pług jadąc przez, wgryzając się w glebę, tak jakby podnosi tą glebę, robiąc jakiś tam rowek. Głównie chodzi właśnie o podniesienie tego materiału akurat w przypadku silnika, czyli tak naprawdę mówiąc no, prostym językiem, jakby minimalnie zmniejszamy jakby średnicę cylindra, robimy takie jakby powierzchnię taką troszeczkę bardziej chropowatą, która służy temu, by film olejowy utrzymywał się dłużej na powierzchni, na gładzi cylindra i również do tego, aby nowe pierścienie tłokowe ułożyły się, mówiąc kolokwialnie, dotarły się, wytarły się i ułożyły się z cylindrem. Słuchajcie, jeżeli byśmy założyli nowe pierścienie na tłoki bez przygotowania cylindrów, bez poprawienia honu, w tym momencie mogłoby się okazać, byłoby wielkie zdziwienie, że silnik po odpaleniu mógłby kopcić, mógłby jeszcze więcej oleju brać niż na starych, już powiedzmy wyrobionych, wytartych, zapieczonych pierścieniach, a dlatego, że po prostu pierścienie nie byłyby ułożone, nie byłyby dotarte do starego cylindra. Także po to się wykonuje właśnie honowanie, aby stworzyć tą taką powierzchnię również trącą. W tym momencie pierścienie razem z cylindrem docierając się układają się do siebie i tak jak hon ściera się również na cylindrze, tak również powierzchnia pierścienia ściera się no, na samym pierścieniu. I teraz tak, słuchajcie. Ja wykonam, słuchajcie, honowanie honownicą ręczną. Oczywiście najlepiej byłoby to wykonać maszynowo,
ale w tym wypadku, słuchajcie, nie ma takiej wielkiej potrzeby. Równie dobrze, słuchajcie, możemy sobie to zrobić zwykłą ręczną chonownicą na wiertarkę, na wkrętarkę. Ważne jest, słuchajcie, aby zrobić to w odpowiedni sposób. Oczywiście zaraz Wam to zaprezentuję. Słuchajcie, do chonowania używamy albo specjalnego oleju do chonowania, albo po prostu preparatu na zasadzie WD-40. Oczywiście musimy zmoczyć tym preparatem kamienie chonownicze i oczywiście cylinder. Wykonując, słuchajcie, odpowiednie, z odpowiednią prędkością, odpowiednie ruchy osobisto zwrotne, wiertarką, wkrętarką, tworzymy nowy lub poprawiamy stary chon. Także zaraz Wam to pokażę. No dobra, słuchajcie, to co? Chyba mi się dzisiaj w tym momencie zaczniemy od tego. Ja sobie zaraz przygotuję chonownicę, przygotuję sobie wkrętarkę i pokażę Wam, jak to wykonać. No i teraz tak, słuchajcie, ja już oczywiście mam wstępnie już tutaj kamienie przygotowane. Ja sobie tutaj jeszcze je przesmarujemy. I słuchajcie, musimy sobie jeszcze wstępnie przeczyścić cylindry. No, one już są wymyte, ale to takie, taka proforma. Trochę tu jeszcze widać chonu, ale słuchajcie, pod w zasadzie jest już dość słabo wyczuwalny. Także no już niestety to już się troszkę wytarło z biegiem lat, no i niestety trzeba go poprawić. I teraz tak. Same cylindry oczywiście również musimy zwilżyć albo z olejem chonowniczym, albo preparatem na bazie WD-40. Ok. Słuchajcie, ważna rzecz. Po zrobieniu, wychonowaniu jednego cylindra chonownica tak naprawdę powinno się umyć w ciepłej wodzie z jakimś detergentem. Chodzi o to, żeby pozbyć się resztek, słuchajcie, tego materiału iściernego, który został po kamieniu, i słuchajcie, ewentualnie tego materiału, który tutaj zebraliśmy. Oczywiście później trzeba po chonowaniu, trzeba porządnie umyć, odtłuścić silnik, żeby oczywiście pozbyć się wszystkich, całego tego, słuchajcie, pyłu i tego, co zostało po chonowaniu. Dobra, słuchajcie, ja montuję chonownicę na wkrętarkę i zaraz zademonstruję Wam, jak wykonać taką czynność właśnie jak chonowanie cylindrów. No więc tak. Wkładamy, słuchajcie, chonownicę do cylindra i teraz, słuchajcie, najważniejsze jest to, aby wykonywać, słuchajcie, ruchy posuwisto-zwrotne w odpowiedniej częstotliwości i słuchajcie, z odpowiednią prędkością obrotową samej wkrętarki, wiertarki. Chodzi o to, że nie mogą być za
za duże obroty. No głównie chodzi o to, żebyśmy po prostu w jednym miejscu nie kręcili za szybko, ponieważ zrobimy, słuchajcie, rowki tak jakby poziome, a chodzi o to właśnie, żeby były mniej więcej pod kątem 45 stopni, czyli no musi nam się zgrywać po prostu prędkość obrotowa chonownicy wraz z naszymi ruchami posuwisto-zwrotnymi. Także zobaczcie, jak ja to robię. No i słuchajcie, pokrótce mniej więcej tak to powinno wyglądać. Myślę, że tutaj ten hon wyszedł w miarę przyzwoicie, także powinno być spoko. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na filmie, ale tutaj słuchajcie, pod ręką już wyraźnie rzuć. No więc tak, cylindry mamy schonowane, hon jest poprawiony i słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałem pokazać wam jeszcze jednej rzeczy. W zasadzie byłem w trakcie nagrywania takiej ogólnej instrukcji, jak sprawdzić zużycie cylindrów. Krótko mówiąc, czy nasz silnik nadaje się jeszcze do jakiejkolwiek naprawy. Chodzi o to, czy po prostu cylindry nie wykazują nadmiernej owalizacji, czyli chodzi o to, czy po prostu cylindry nie są za bardzo wypracowane. Sprawdza się to, słuchajcie, przy pomocy przyrządów pomiarowych, takich jak odpowiednio dobrany mikrometr, średnicówka. Za pomocą, słuchajcie, tutaj adapterów ustawiamy sobie odpowiednią, słuchajcie, tutaj długość dobraną do średnicy cylindra. Oczywiście przenosimy sobie tutaj wymiary za pomocą mikromierza. I w zasadzie byłem już w trakcie nagrywania takiej ogólnej instrukcji i słuchajcie, przypomniałem sobie jedną rzecz, że czegoś nie zrobiłem, czegoś bardzo ważnego, czyli nie sprawdziłem, czy blok
blok silnika jest prosty. I słuchajcie, okazuje się, że niestety znowu nam się troszeczkę przedłuży naprawa, ponieważ przez moje gapiostwo no okazało się, że po prostu blok jest krzywy. I teraz tak, słuchajcie, przy użyciu takiego liniału krawędziowego sprawdzamy sobie, czy blok, czy głowica, ogólnie wszystkie takie powierzchnie płaskie, to jest akurat profesjonalny liniał krawędziowy, sprawdzamy sobie przy jego pomocy, czy płaszczyzny są proste, czy nie wymagają planowania, czy to kolektory, głowice, bloki, czy inne elementy, które właśnie wymagają tego, że muszą być idealnie równe. I słuchajcie, tak jak przy okazji naprawy silnika w Seacie, to był Seat Leon, w Seacie Leonie, pokazywałem Wam, jak sprawdzać blok silnika. No to tutaj Wam jeszcze raz to samo pokażę. I słuchajcie, chodzi ogólnie o to, że liniałem krawędziowym musimy sobie, słuchajcie, sprawdzić wszerz, wzdłuż, w poprzek, czy po prostu dana płaszczyzna jest prosta, czy jest równa. Sprawdzamy to właśnie przy pomocy takiego liniału i latarki. W momencie, kiedy, słuchajcie, przykładamy sobie liniał krawędziowy do danej powierzchni, z drugiej strony tutaj świecimy sobie latarką, no i patrzymy sobie, czy no jak nam się układa szczelina świetlna. Jeżeli jest za duża, no to znaczy, że dana powierzchnia wymaga splanowania. Ja w tym momencie, słuchajcie, zgaszę światło, bo będzie to lepiej widoczne i zaraz Wam pokażę, jak tutaj niestety blok jest no troszeczkę wygięty w banan, tak troszeczkę wyolbrzymiając, mówiąc obrazowo. Zaraz to zobaczycie. No dobra, światło mamy zgaszone. Użyjemy sobie tej takiej małej latareczki naszego liniału krawędziowego i przyłożymy sobie o tutaj. I teraz tak, świecąc od drugiej strony, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, teraz widać doskonale. Zobaczcie, mamy tutaj równo przyłożony liniał i zobaczcie, jak duża jest szczelina. O, teraz to widać doskonale. Tutaj nie patrzcie, bo to akurat jest otwór w odlewie, ale tutaj widać, czekajcie, o, idealnie jaką mamy szczelinę. No, także niestety, ale blok muszę zawieźć do splanowania. No tak. Także odkręcam bloczek ze stojaka. No i niestety znowu nam się przedłuży troszeczkę składanie naszego silnika. No nie mamy zbytnio szczęścia, nie dość, że nie ma danych do skręcenia tego bloku, trzeba kombinować, to jeszcze co chwilę wychodzą jakieś dodatkowe kwiatki. Dobra, blok odebrany, także słuchajcie, rzeczywiście troszeczkę było krzywo, zobaczcie, już jest ładnie splanowany, także możemy już śmiało składać nasz silniczek. Wszystko, słuchajcie, porządnie sobie pomyłem, wszystkie elementy silnika, pokrywa zaworów, oczywiście dwie połówki bloku, przy okazji jeszcze porządnie umyta
skrzynia biegów. Wszystko poszło w chemię. Zobaczcie, dosłownie chwila po umyciu i już cylindry zaczynają się robić rude, także musimy szybko, słuchajcie, zasuwać z robotą. I teraz tak, słuchajcie, dla nas najważniejsze w tym momencie jest to, jest informacja, czy po obsadzeniu wału korbowego w łożach, czy wał po skręceniu odpowiednim, oczywiście odpowiednią procedurą, którą zaraz Wam tutaj podam, czy wał będzie nam się obracał. I słuchajcie, w tym momencie będziemy mieli po skręceniu bloku, po wstępnym skręceniu bloku, będziemy mieli już w zasadzie, będzie już wiadomo, czy film będzie trwał dalej jako związany z odbudową, ze skręcaniem, składaniem, dalszym składaniem silnika, czy w momencie, jeżeli wał nie będzie się obracał, to dalszy film będzie polegał na szukaniu silnika i wymianie na drugi. No, także no, ja mam nadzieję, że jednak ten wał się po skręceniu będzie obracał, bo jednak trochę tutaj, słuchajcie, pracy, wysiłku włożyłem w to, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. Jeszcze muszę sobie troszeczkę, słuchajcie, do porządku doprowadzić tylko śruby. Oczywiście śruby są niedostępne, nowe. No może gdzieś by tam przyszły za jakiś miesiąc z Niemiec, z magazynu, ale no słuchajcie, tutaj nie będziemy robili przerostu nad, formy nad treścią, także śruby zostają stare. No, także tak, dobra, słuchajcie, to co, ja biorę się za wrzucanie bloku, tej górnej części bloku na stojak, na nasz stojak montażowy i słuchajcie, będziemy sobie przygotowywać już tutaj blok do obsadzenia wału korbowego i no, będziemy to skręcać, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, aż sam jestem ciekaw. Słuchajcie, w tym momencie jestem w trakcie czyszczenia tłoków, wymiany pierścieni. W zasadzie na jednym tłoku dopiero zdemontowałem, słuchajcie, pierścienie i sobie czyszczę w tym momencie rowki. Tutaj te mam już zalane, one się troszeczkę wcześniej poodmakały. Zaraz będę na tych zdejmował z tych dwóch tłoków jeszcze pierścionki. I słuchajcie tak. Ten pierścień, znaczy ogólnie, słuchajcie tak, czyszczenie pierścieni. Oczywiście do pierścieni mamy takie dedykowane, powiedzmy, zestawy, czy tutaj opasek montażowych, jak już mamy pierścienie założone na tłoki i przy montażu tłoków w bloku silnika, w cylindrach używamy tych opasek. Tutaj, słuchajcie, mamy taki jakby przyrząd, uchwyt do czyszczenia rowków. Tutaj mamy różne, w tym akurat wypadku trzy różne jakby takie, słuchajcie, jak to nazwać, no, głowice do czyszczenia rowków pierścieniowych. Ale słuchajcie, ja w zasadzie najczęściej robię sobie to w ten sposób, że po prostu łamię sobie stary pierścień i słuchajcie, delikatnie tą prostą stroną po prostu sobie rowek czyszczę kawałkiem po prostu starego pierścienia. Tu to jest akurat najbardziej pasowne. O. Także tu praktycznie już mamy prawie wyczyszczone. Jeszcze muszę go troszeczkę gdzieś tutaj jeszcze dopieścić. Także tutaj chwilę zabawy mam. Także sam, słuchajcie, demontaż pierścieni, no tutaj nie jest jakiś mocno skomplikowany. Możemy sobie te pierścienie uszkodzić, jeżeli mam oczywiście je do wymiany. Także tutaj nie ma problemu. Zaraz, słuchajcie, Wam przy samym montażu pierścieni zademonstruję, jak pierścienie powinny być zamontowane, w jakim położeniu i to za chwilę będziemy sobie robić, a w tym momencie, słuchajcie, ja się jeszcze biorę, mówię, dalej za czyszczenie tłoków i zaraz będziemy się widzieć podczas montażu
nowych pierścieni tłokowych. Tutaj już Wam wytłumaczę wszystko od A do Z, jak to wygląda. Tłoki są już, słuchajcie, wyczyszczone, oczywiście idealnie czysto ma być, słuchajcie, tutaj w rowkach, to o czym mówiłem, także tutaj mamy idealnie poczyszczone. No i teraz tak, przyszedł czas na montaż pierścieni. Pierścienie z Kolbenschmitta. Teraz tak, mamy trzy rodzaje pierścieni, w zasadzie tutaj w tym wypadku cztery rodzaje pierścienia. Ponieważ pierścień olejowy składa się z trzech części. Z dwóch takich cieniutkich pierścieni i z jednego takiego pierścienia w formie takiej sprężynki, harmonijki. Oczywiście, słuchajcie, ważne jest to, żeby pierścień olejowy, jeżeli chodzi o tą harmonijkę, że po montażu, słuchajcie, on musi, tutaj końcówka zamka musi dolegać blisko. Nie może zachodzić, słuchajcie, nie może zachodzić końcówka na końcówkę. Musi po prostu tak jakby czoło do czoła dotykać. Czyli nie możemy zrobić zakładki, musimy dopilnować tego, aby był ten pierścień był usytuowany w ten sposób. Czyli tak, zaczynamy ogólnie od tego pierścienia i później, słuchajcie, w tym wypadku akurat, tak jak wspominałem, pierścień olejowy składa się z trzech części. Na górze tego pierścienia olejowego, zestawu pierścienia olejowego jest ten cienki, jeden cienki pierścień i pod tym pierścieniem sprężynkowym jest drugi cienki pierścień. I teraz, słuchajcie, wiadomo, że montaż pierścieni odbywa się na takiej zasadzie, że pierścienie muszą być ułożone względem siebie co 120 stopni. Nie mogą być ułożone po montażu wszystkie zamkami jakby w jednej linii, ponieważ, słuchajcie, nie mielibyśmy dostatecznego doszczelnienia komory spalania i w tym momencie albo auto, no ogólnie silnik, zasysałby zbyt dużo ilości oleju, byłyby przedmuchy, no krótko mówiąc, nie mielibyśmy dostatecznego doszczelnienia komory spalania, więc pierścienie muszą być usytuowane, słuchajcie, co 120 stopni. I teraz tak, ważne jest również to, żeby
Czy różne są szkoły? Jedna szkoła mówi tak, żeby po prostu zamek pierścieni tłokowych nie był usytuowany tutaj od strony, otworu montażowego swożnia tłokowego, tylko po prostu gdzieś troszeczkę przesunięty w innym miejscu. No i z racji tego, że słuchajcie, zestaw tego potrójnego pierścienia olejowego, no w zasadzie też mamy trzy zamki. One, słuchajcie, mogą być ułożone, powiedzmy, jeżeli, no może na tłoku wam pokażę. Zrobimy sobie tak, tak żeby zamki nam tutaj nie wychodziły w miejscu montażu swożnia tłokowego, no to zaczniemy sobie, powiedzmy, tutaj. Tak, dobrze. Mniej więcej tu. Troszeczkę za duży kąt, to także nawet nie, nawet tutaj. Tu. I mniej więcej tutaj. Czyli mamy co 120 stopni mniej więcej, nawet tu troszeczkę bliżej może być. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierścień olejowy, wszystkie te, słuchajcie, trzy składowe pierścienia olejowego mogą być, na przykład jeżeli, powiedzmy, tutaj będą wychodziły zamki pierścienia olejowego, to też troszeczkę dobrze jest sobie, powiedzmy, rozsunąć jakiś kąt, żeby mniej więcej, powiedzmy, nie były też również w jednej linii, chociaż powiem wam tutaj w jednym chyba czy dwóch tłokach stare pierścienie były ułożone praktycznie w linii, ale ja je troszeczkę, słuchajcie, jakby rozmieszczę po względem zamki względem siebie, tak żeby one nie były w jednej linii. Także mniej więcej tak to będzie wyglądało. Także bierzemy się za montaż pierścieni. Więc tak, ja sobie zaczynam od tego pierścienia, czyli zaczynamy od trzeciego pierścienia, czyli zestawu pierścienia olejowego. Ok, tu oczywiście pilnujemy, aby nam tutaj pierścień się nie ułożył na zakładkę. Następnie bierzemy, i teraz tak, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, o czym nie wspomniałem, pierścienie, chociaż nie zawsze, ale z reguły mają swoje oznaczenia. I teraz tak, jest taka zasada, że jeżeli na przykład tak jak tutaj mamy oznaczenie top, to w tym momencie pierścień musi być ustawiony napisem do góry w stronę komory spalania, czyli jak mamy tak tłok ułożony, to tak musi być pierścień. Nie może być w ten sposób, musi być w ten sposób, czyli top do góry. Ewentualnie, jeżeli nie ma oznaczenia top, czyli góra, mamy napisy na przykład, oznaczenia, powiedzmy tak jak na przykład tutaj, na przykład nie byłoby napisu top, a byłyby jakieś oznaczenia, to oznaczeniami również do góry. A tutaj, słuchajcie, pierwszy pierścień nie ma w ogóle oznaczeń. Nie, przepraszam, ma. Ale nie ma oznaczenia top, ma jedynie tutaj, słuchajcie, jakąś sygnaturę, więc przyjmijmy, że tym oznaczeniem również do góry. Dobra. Więc tak. Tutaj mamy zamek. Oczywiście z pierścieniami, słuchajcie, musimy się bardzo delikatnie obchodzić. Te cieniutkie możemy sobie tutaj założyć ręką bez używania specjalnego tutaj przyrządu. One akurat nam na to pozwolą. Oczywiście też się bardzo delikatnie z nimi obchodzimy. OK. I teraz tak, ja sobie tutaj, powiedzmy, że wy tego na pewno nie będziecie widzieć, ale tutaj w tym miejscu dokładnie mamy połączenie tej części pierścienia środkowej, czyli tej sprężynki, a tutaj obok w zasadzie mamy połączenie tego dolnego cienkiego pierścienia, więc ja sobie tutaj troszeczkę z tym rozjadę. Zrobimy sobie tak.
czyli środkowy zostawimy sobie powiedzmy tu, tutaj sobie damy dolny pierścień, a tutaj damy górny pierścień. OK, teraz jest idealnie. No i teraz zostało nam zamontować trzeci pierścień. Te cienkie pierścienie, słuchajcie, one nie mają żadnego znaczenia pod względem tego, czy to jest pierścień górny, czy dolny. I również, słuchajcie, nie ma znaczenia strony montażu, więc tutaj montujemy również dowolnie. OK. Czyli pierścień olejowy tak naprawdę mamy zmontowany. Czyli tak, tutaj mamy jeden zamek, tutaj mamy drugi zamek, a tutaj o, mamy trzeci zamek. Dobra, ja sobie tak to zostawiam. I teraz tak, następny pierścień grubszy, czyli pierścień uszczelniająco zgarniający, ustawimy sobie. Jeżeli tutaj mamy zamki mniej więcej pierścienia olejowego, no to tutaj sobie ustawimy zamek pierścienia środkowego, czyli uszczelniająco zgarniający. I teraz tak, ja sobie w tym momencie użyję specjalnego przyrządu z tego naszego zestawu. OK. Dobra, ten mamy pierścień zamontowany. Ustawiamy sobie go w tej pozycji i trzeci pierścień ustawimy sobie gdzieś mniej więcej zamkiem w tej pozycji. Uciekł, ale OK, poprawimy sobie go ręką. No i dobra, słuchajcie, mamy zmontowane, słuchajcie, trzy pierścienie, komplet pierścieni. Tutaj, słuchajcie, oczywiście sobie zaraz przesmarujemy to olejem i przy samym montażu będziemy sobie musieli do montażu w całość ścisnąć jedną z takich specjalnych opasek montażowych. No i dobra, jeden mamy, także ja montuję resztę.
więc powoli zabieramy się za montaż tłoków. To jest następny etap, ponieważ jak wiemy, blok rozpoławialiśmy właśnie po to, aby dostać się do trzeciego cylindra, do trzeciego tłoka, ponieważ no tutaj odlew nie pozwala na to, aby odkręcić trzeci korbowód trzeciego tłoka. No i wiadomo, że teraz musimy po prostu w kolejności odwrotnej najpierw zamontować tłoki, tłoki zmontować, skręcić od razu już na gotowo z wałem i dopiero wtedy możemy skręcać obie połowy bloku silnika. I teraz tak, słuchajcie, ja tylko już tutaj jeszcze raz przypomnę, że oczywiście wcześniej, już to zrobiłem wcześniej, musimy sobie sprawdzić owalizację, znaczy musimy, wypadałoby sprawdzić owalizację cylindrów, czyli trzeba sprawdzić cylindry pod kątem zużycia, czy jeszcze po prostu nowe pierścienie i ta nasza naprawa w ogóle ma jakikolwiek sens. Ja sobie już to sprawdziłem wcześniej. Używamy do tego oczywiście dwóch przyrządów pomiarowych. Jest to mikromierz i średnicówka. Przy pomocy, słuchajcie, jednego z mikromierzy, odpowiednio dobranego i ustawionego, słuchajcie, pod wymiar tłoka, pod wymiar cylindra. Ustawiamy sobie, słuchajcie, kalibrujemy sobie średnicówkę. Następny przyrząd pomiarowy, ustawiamy sobie, kalibrujemy sobie średnicówkę i słuchajcie, średnicówką sprawdzamy sobie nasz stopień zużycia cylindrów po kolei. I słuchajcie, dokonujemy do tego w zasadzie w dwóch etapach. Pierwszy etap sprawdzamy wzdłuż silnika, i drugi etap w poprzek silnika w trzech punktach, czyli w najwyższym punkcie, znaczy minimum w trzech punktach. W najwyższym punkcie, na środku cylindra i na dole cylindra, czyli na całej długości pracy tłoka. I sprawdzamy to właśnie wzdłuż i w poprzek, również w trzech miejscach. Sprawdzamy maksymalne wychyły i w tym momencie mamy już informację o tym, czy nasze cylindry jeszcze mieszczą się w tolerancji i silnik nadaje się jeszcze do naprawy. Słuchajcie, w to nie będziemy się w tym odcinku zagłębiać. O tym kiedyś zrobię jakiś odrębny odcinek, odrębny materiał, jak, słuchajcie, jak mierzyć cylindry, jak to wszystko się odbywa od A do Z. Słuchajcie, teraz jak to zrobimy, to film się po prostu rozwlecze już nie wiem do jakich, do ilu godzin, więc słuchajcie, to sobie teraz odpuszczamy. Ogólny, słuchajcie, zarys tutaj tej naprawy, tego silnika, to tylko w zasadzie głównie o to chodzi i chodzi też o momenty dokręcenia tutaj poszczególnych elementów, skręcenia silnika. Więc słuchajcie, te w tym momencie badania pomiarowe sobie zostawimy na jakiś inny odcinek, a teraz zajmiemy się montażem tłoków w cylindrach. No dobrze, więc tak, zaczniemy sobie od trzeciego tłoka w tym wypadku. Tu oczywiście jeszcze będziemy zmieniali panewki korbowodowe. Tutaj jeszcze siedzi stara paneweczka, że musimy sobie ją wyrzucić. Oczywiście pamiętamy o tym, aby nie pomylić, słuchajcie, stopek tutaj od korbowodów. Słuchajcie, tutaj w zasadzie no, ciężko byłoby je pomylić, ponieważ stopki korbowodowe są, słuchajcie, to jest jeden odlew. One są później po prostu odłamywane, więc tutaj tak naprawdę ciężko byłoby by pomylić. Na chama wiadomo, że wszystko można skręcić, ale jeżeli nawet przyłożymy sobie trzy po kolei, no to widać, która po prostu pasuje, więc tutaj naprawdę ciężko, żeby tutaj, słuchajcie, się pomylić. Oczywiście każdy sobie to wcześniej oznacza. No i teraz tak, ja sobie zacznę od trzeciego tłoka. Oczywiście sprawdzę sobie jeszcze ułożenie pierścieni, czy coś tu się mi nie poprzesuwało. Także wygląda, że wszystko jest ok. Oczywiście przed montażem musimy wszystko sobie tutaj porządnie pierścionki naoliwić, zobaczyć, czy luźniutko, bez problemu sobie chodzą. Że wszystko ładnie tutaj pracuje. Oczywiście sprawdzamy później jeszcze, czy są ustawione w swoich punktach.
Mówimy oczywiście o zamkach, także tu musimy sobie ładnie przesmarować. I słuchajcie, przesmarowujemy sobie również oliwką tutaj nasz tutaj przyrząd, który pomoże nam zamontować tłok, czyli tą opaskę. No i tak, gdy już mamy pewność, że wszystkie zamki są na swoim miejscu. Ok, tutaj wygląda, że jest w porządku. To w tym momencie zakładamy przyrząd, naszą opaskę na tłok. I skręcamy, ściskamy naszą opaskę tak, żeby dzięki tej opasce pierścienie nasze tłokowe schowały się tutaj w swoich rowkach. I dzięki temu będziemy mogli sobie bez problemu zamontować tłok. Bo w przeciwnym razie wiadomo, że pierścienie by nam przeszkadzały we włożeniu tłoka do cylindra. Dobra, tu wygląda, że jest wszystko ok. Oczywiście, słuchajcie, musimy sobie jeszcze olejem przesmarować. Musimy sobie przesmarować cały cylinder. Także zrobimy to, słuchajcie, od razu. Zrobimy sobie to od razu. Ok. Porządnie przesmarowujemy. Od razu oczywiście, słuchajcie, wrzucimy sobie nową paneweczkę. Dobra, to mamy tak. I tutaj, słuchajcie, od razu możemy sobie przesmarować preparatem do montażu panewek, wałków wału, naszą panewkę, żebyśmy później nie zapomnieli. I słuchajcie, pamiętając oczywiście o usytuowaniu denka tłoka, bo jak widzimy jest niesymetryczne, oczywiście musimy sobie zapamiętać, jak tłok był usytuowany. Tak, słuchajcie, nie możemy odwrotnie oczywiście zamontować. Musimy zamontować tak, jak był zamontowany. No i sobie powolutku wkładamy tłok na swoje miejsce. Pomagamy mu delikatnie, popukując młoteczkiem. Aż do samego końca. I w tym momencie tu akurat trzeci tłok, bo od niego sobie zaczęliśmy, jest już na swoim miejscu. I analogicznie słuchajcie, postępujemy z resztą tłoków.
Także tak, tłoki mamy zamontowane na swoim miejscu. Słuchajcie, następny krok to montaż wału korbowego. Wał korbowy oczywiście umyty, wyczyszczony, przygotowany do montażu. I słuchajcie, tak jak na przykładzie tłoków korbowodów mamy nowe panewki, tak samo słuchajcie, wrzucamy nowe panewki główne z Colgan Schmidta również. Także wymieniamy sobie również paneweczki. No i co? Wrzucamy paneweczki i montujemy wał korbowy. Tłoki mamy wrzucone, stopy korbowodów mamy wrzucone, musimy sobie teraz je tylko dokręcić, dociągnąć odpowiednim momentem. Oczywiście tutaj producent również nie podaje żadnych danych, także drogą słuchajcie, doświadczenia i ewentualnie posiłkując się danymi z podobnych silników, dokręcę sobie stopy korbowodów momentem 20 Nm, pierwszy etap. I drugi etap 90 stopni, także zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że śrubki nam nie strzelą. Także ustawiamy. Zaczniemy od trzeciego. I teraz chwila prawdy. 90 stopni. Sobie chyba troszeczkę większe ramię. Także tą jedną mamy. Na szczęście poszła. Teraz druga. I jest 90 stopni. Bierzemy się za drugą. Dwadzieścia.
20 Nm. 20. I 90. No i dobra, korby mamy dokręcone. Dobra, jest spoko. I teraz tak, nadeszła, słuchajcie, wiekopomna. No i tak, słuchajcie, nadeszła chwila na kolejny etap i chyba w tym momencie najważniejszy, mi się wydaje, całego filmu, czyli etap, w którym producent nie podaje totalnie żadnych momentów, żadnej procedury dokręcenia, skręcenia bloku silnika, czyli dwóch połówek. Tutaj jest dużo niejasności. I teraz tak, przy okazji, słuchajcie, chciałbym Wam podziękować za to, że zaangażowaliście się w to, aby znaleźć, podać mi, zasugerować, jakimi momentami dokręcić, skręcić, słuchajcie, te dwie części bloku silnika. Również dotarłem do podobnych danych, jakie dostałem od Was, ale słuchajcie, dziś no w zasadzie będę się posiłkował w zasadzie no, praktycznie tak, można powiedzieć, podobnymi danymi, które od Was dostałem, które też w sumie sam znalazłem, ale słuchajcie, skontaktowałem się z fachowcem, który zajmuje się remontami głównymi silników. I słuchajcie, od niego dostałem taką podpowiedź, aby ten blok silnika skręcić, jeżeli chodzi o łożyska główne, o podpory wału. Tutaj, słuchajcie, śruby mamy grubości M10. Śruby ogólnie, słuchajcie, twardości są 8,8, więc nie są jakieś mega twarde. Zresztą tutaj mamy, w zasadzie śruby są wkręcane w aluminium. Drugi, słuchajcie, rodzaj śrub i tutaj w zasadzie one też się różnią długością, bo mamy od 50 do chyba około 150 mm długości, taka jest rozbieżność tych śrub i te śruby tutaj już na te skrajne są o grubości M8. I tutaj, słuchajcie, w zasadzie można się posiłkować tabelą lub ewentualnie zdrowym rozsądkiem, ale słuchajcie, wychodzi na to, i również, słuchajcie, też ten fachowiec mi podpowiedział, żeby po prostu skręcić, dokręcić te śruby, tą resztę śrub M8 momentem około 25 Nm, ponieważ no już gdzieś przy 30, no to taka 8,8, no 8 może strzelić. Więc sobie tak zrobimy, około 25 Nm sobie ustawimy, no i już skręcimy sobie wszystko na krzyż. Zaczniemy oczywiście od panewek głównych. Tutaj w zasadzie procedura jest taka. Fachowiec podpowiedział mi w ten sposób, żeby dociągnąć śruby najpierw momentem 30 Nm. I teraz tutaj, słuchajcie, ważna informacja, uwaga. Klucz dynamometryczny ustawić z tych 30, przestawić na 60 Nm. I w tym momencie sytuacja wygląda tak. Czyli pierwszy etap, dociągamy wszystkie śruby korbowodów, przepraszam, panewek głównych momentem 30 Nm. A drugi etap, ustawiamy klucz na 60 Nm. I teraz tak, dokręcając te 60 Nm, patrzymy,
czy najpierw klucz mnemometryczny kliknie nam na tych 60 Nm, że uzyska 60 Nm, lub klucz mnemometryczny nam jeszcze nie kliknie 60 Nm, a dojdzie do 90 stopni, czyli tu mówimy o kącie prostym, 90 stopni, to w tym momencie zostawiamy 90 stopni. Czyli co będzie pierwsze? Jeżeli pierwsze kliknie przed 90 stopniami, kliknie 60 Nm, zostawiamy 60 Nm. Jeżeli najpierw dojdzie, powiedzmy nam, klucz mnemometryczny z dokręceniem śruby o 90 stopni, to zostawiamy 90 stopni, nie ciągniemy dalej, aby uzyskać te 60 Nm. Czyli 30 Nm i 90 stopni. To, co od Was informację dostałem również, ja sam to też znalazłem tą informację. Lub 30 Nm i 60 Nm pod warunkiem, że nie więcej niż 90, o kąt 90 stopni. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że w miarę czytelnie się wyraziłem. Także tak to wygląda. Ja sobie, słuchajcie, troszeczkę zmodyfikuję i również ktoś nawet tam z Was też również podobnie zasugerował, żeby najpierw podociągać sobie wszystko mniejszym momentem, czyli około 15 Nm, i sobie rzeczywiście tak zrobię, czyli zrobię sobie trzyetapowo, czyli najpierw wszystko sobie podociągam momentem 15 Nm, później 30 i na koniec te 90 lub 60 Nm. Dobra, to myślę, że to jest jasne, także no niestety, słuchajcie, no ten silnik, ja tu powiem Wam, ten silnik teraz skręcam po prostu z duszą na ramieniu, bo jeszcze nie robiłem w ten sposób, że po prostu nie miałem tak jednoznacznych, może raczej niejednoznacznych danych i momentów do skręcania silnika, więc tutaj tak naprawdę wszystko robię z duszą na ramieniu. Mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonować, także no zobaczymy. Także tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, ja tu wszystkie, słuchajcie, powierzchnie mam już odtłuszczone, panewki również w drugiej połowie bloku są wymienione, również oczywiście wszystkie powierzchnie są odtłuszczone, więc teraz nie pozostanie nam nic innego jak położenie na powierzchni. Ja sobie, słuchajcie, zastosuję taki uszczelniacz beztlenowy, tu akurat z Ellerinka, o indeksie AFD 2018, numer Erlinga to jest 470.20. To jest takie czerwone spoiwo, już nawet nie wiem, czy go używałem jeszcze. Używałem już. Tak, także to jest uszczelnienie beztlenowe i tutaj raczej tym samym uszczelnieniem było to również tutaj wcześniej robione, tym samym lub podobnym. Dobra, to co? Ja sobie, tak jak już mówiłem, już sobie tu mam wszystko odtłuszczone, więc nie zostało mi nic innego, jak tylko położyć sobie tutaj uszczelnienie. Zaraz Wam mniej więcej pokażę, jak ja to robię. No i tyle. No i będziemy sobie skręcać dwie połówki bloku. Uszczelniacz położony. Tu się troszeczkę, słuchajcie, porozpędzałem, bo w zasadzie tutaj, w tym miejscu, tutaj raczej nie trzeba. Tutaj naokoło tego kanału też nie trzeba, dlatego tu się troszeczkę rozpędziłem. Tu troszeczkę w sumie też za daleko już wyjechałem, ale to w tym momencie niczemu to nie szkodzi. W zasadzie naokoło tych śrub w sumie też raczej chyba nie ma potrzeby, bo one nie są, z tego co tutaj widziałem, nie są przelotowe. Więc tutaj w zasadzie teoretycznie wystarczyłyby tylko dwie takie linie. Tutaj, słuchajcie, wiadomo, trzeba dotąd puścić uszczelnienie. Tutaj dotąd tu już przychodzi simmering, uszczelniacz, więc tutaj nam doszczelni. A z tej strony, a tutaj jeżeli chodzi o tą stronę, to tutaj już od tej strony, tą całą stronę i tutaj już zabudowuje tako pokrywa rozrządu, więc musimy sobie dojechać do tego i do tego momentu. Reszta tutaj tak pracuje w oleju, więc tutaj tak naprawdę reszty nie trzeba doszczelnić. Także tak ogólnie wygląda moje doszczelnienie. Także nic innego nam tutaj już w zasadzie, słuchajcie, nie pozostało, jak położyć nam drugą część. Tylko teraz tak, słuchajcie, ja tu nie mam jeszcze kółka odkręconego. W zasadzie
Dobra, odkręcę sobie jeszcze to kółeczko. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj sobie na razie sobie zdejmę, słuchajcie, to koło zębate, bo tu będziemy sobie musieli zgrać z tamtym, słuchajcie, z tamtą połówką wałek balansowy. Więc tutaj teraz nie będziemy się w to bawić, zrobimy sobie to później. Oczywiście uwaga na klin. Także na razie sobie to kółeczko zdejmujemy. Na razie sobie kółeczko zdejmujemy, zaraz sobie założymy z powrotem. Dobra. Czekajcie, ustawię maski. Ok. No i dobra. No i dobra, tutaj jest ok. Wszystko ładnie siadło. Także możemy się zabrać za skręcanie. No i dobrze, także bierzemy się za skręcanie, także pokażę Wam od razu, chyba jeszcze nie pokazywałem, śruby. Słuchajcie, śruby sobie doprowadziłem do porządku. Zobaczcie, gwinty, łby, pod łbami, śrubki są praktycznie jak nowe. No oczywiście z tego, tak jak wspomniałem, że nie można dostać nowych, także musimy sobie użyć starych. I tak, i słuchajcie, ja sobie zawsze przenoszę odwzorowanie usytuowania śrub, jeżeli mamy, powiedzmy, tym bardziej, jak te śruby nam się różnią długością, a tak jak wspominałem, jest tutaj różnica od 50 około milimetrów do 150 milimetrów długości, no to słuchajcie, warto sobie te śruby poznaczyć. Najłatwiej jest to sobie, słuchajcie, odwzorować usytuowanie śrub, wbijając po prostu kawałek kartonów, tak jak tutaj pudełka, i w zasadzie w tym momencie przykładając w ten sposób powierzchnię, z której odkręcaliśmy dane śruby, tak samo sobie mniej więcej odwzorowujemy tutaj na kartonie i wtedy wiemy, gdzie jaka śruba powinna pójść. Także ja się biorę za wrzucanie śrubek i będziemy sobie zaraz to razem skręcać. Dobrze, słuchajcie, więc tak, jeżeli chodzi o kolejność dokręcenia śrub, to ja sobie rozpisałem to w ten sposób. Zaraz jeszcze Wam wrzucę to na planszy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli zaczynamy od głównych i później te boczne ósemki. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23. Także pójdzie po skosie od środka do zewnątrz. Więc tak, pierwszy etap, wszystkie śruby, wszystkie, dokręcę 15 Nm.
Drugi etap. Drugi etap ustawiamy sobie 30 Nm. Jest 30. Tak, słuchajcie, podatki główne mam dokręcone 30 Nm. Zostało mi skrajne śruby M8 dokręcić momentem 25 Nm, tak jak sobie ustaliliśmy, ale słuchajcie, najpierw dokończę procedurę dokręcania panewek głównych mimo wszystko. Także tak jak mówiłem wcześniej, ustawiamy sobie klucz dynamometryczny na 60 Nm. Mamy 60. Jest 60. I teraz tak, co pojawi nam się pierwsze? Jeżeli najpierw przy 60 Nm, zanim osiągniemy kąt 90 stopni, kliknie nam klucz, że jest 60 Nm, tak zostawiamy. Jeżeli klucz nie kliknie w momencie, kiedy dojdziemy do kąta 90 stopni, w tym momencie zostawiamy 90 stopni, nie ciągniemy dalej, aż kliknie te 60 Nm. Także lecimy. No dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kliknął przed uzyskaniem 90 stopni, także zostawiamy. Ale dużo nie brakowało. Tu tak samo, też dużo nie brakowało do 90 stopni. Tu też nie doszedł, ale prawie. Dwie ostatnie. No, tutaj równo na 90 nam klikło. Sprawdzimy jeszcze raz, czyli ogólnie posiłkujemy się w tym momencie kluczem dynamometrycznym i 60 Newtonami. No i dobra. Tak zostaje. Panewki główne mamy dociągnięte, dokręcone na gotowo. Czyli widzimy, że przypuszczam, że te 90 stopni również jak najbardziej by zdało egzamin. Ale słuchajcie, tutaj jak widzimy 60 Nm, a 90 stopni nie było dużej rozbieżności, bo praktycznie tymi 60 Nm prawie dojechaliśmy właśnie do kąta prostego. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ja ustawiam sobie klucz dynamometryczny, ten mały, na 25 Nm i dokręcam sobie skrajne śruby M8. No i słuchajcie, w tym momencie mamy chwilę prawdy, chyba najważniejszy moment. Zakładam kółko na wał, no i próbujemy obrócić wałem. Zobaczymy,
znaczy kółko, śrubę. Zobaczymy, czy wał nam się w ogóle obróci, także trzymajcie kciuki. Klin na razie przed zgubieniem sobie zabezpieczę trytytką, żeby gdzieś nam tutaj nie wypadł. Ok. Dobra. No i uwaga. Chwila prawdy.